Siema, siema, pochwalę się Wam, jak zrobiłem domek dla małej. Ogólnie co Wam mogę powiedzieć? No, zacząłem go malować już parę tygodni temu, ale nie mogę skończyć. Trzeba go skończyć malować. I co, schodki? Widać, wykorzystałem beleczki 10x10. I to było mokre drzewo, one się... Starają się wszystko dopasowywać, ale wiadomo, nie? Jak wysycha, no to się zaczynają robić szpary już. Ale ogólnie co, wszystko szlifowałem. Wszystko było przeze mnie ręcznie docinane, szlifowane, nic nie było, żadnych gotowców kupionych, nie? Także co tam, schodki zrobiłem, taki ślizgawka, jakiś trap. Muszę ten trap niestety wymienić, bo z takiej płyty to się drzazgi dzieciom bijają. To jest niezbyt ciekawa sprawa. Co tutaj na... z dwudziestek, tak wycięłem i skręciłem. Na górę jedna belka, no i mamy bujawki, nie? Też tutaj na stopach takie zostało mi po tarasie te płyty. Resztki to podstawiłem pod stopy, żeby na ziemi nie stało. Co tutaj też te kotwy nieszczęsne wbijane były. Ogólnie to jeszcze tutaj planuję odkopać to i kamieniem podsypać, żeby wiadomo, żeby żadna woda w razie czego nie stała. Żeby nie gniło. O, zobaczcie, to były całkiem świeże belki i jakie duże pęknięcia powstały, nie? Bardzo duże pęknięcia powstały świeżych belek, także jak się z tartaku świeże takie drzewo kupuje, to właśnie to tak później pęka i nieestetycznie wygląda. A na tarasie właśnie mi zależało, żeby zrobić porządnie, dlatego kupiłem komorowo suszone. Malowałem tikurillą z woskiem, także jestem z tego drzewa na taras bardzo zadowolony, aczkolwiek swoje kosztowało. No i co, tak to wygląda, nie? Wszystko robione własnoręcznie. Tutaj piękny latawiec przykręcony, dach gontem, tym bitumicznym obiłem. I co tam? Tutaj płyta pomalowana czarną farbą kredową, tą tablicówką. Tą tablicówką pomalowana i Zuzia może sobie tutaj różne swoje piękne rysunki malować. I co, ślizgawka. Ogólnie domek wyszedł mnie, żeby nie skłamać. Domek mnie wyszedł około 3500 ze wszystkimi elementami, czyli już wiadomo, te bujawki, ślizgawka, te wszystkie elementy dodatkowe. Także myślałem, że może trochę taniej wyjdzie, ale w sumie jest z porządnych elementów robione, także no swoje musiało kosztować, nie jest to. Tak to wygląda. O, dobra. Jeszcze będę musiał go pomalować do końca, żeby tak to drzewo nie siniało i będzie git. Jeszcze parę elementów tutaj muszę zrobić, tutaj ściany, tu na środku jest wejście, to jeszcze ścianki jakieś. Jeszcze się coś tam porobi, może czasem się zabuduje i takie okienka zrobi. Ogólnie jest pomysłów. Tu pod spodem ma być taka duża piaskownica zrobiona. Z desek, z łapeczkami, zamiast tej foremki różowej. Także zabawy będzie. Ale najważniejsze jest, że mała, szczęśliwa i uśmiech na twarzy. No, trzymajcie się, na razie.